odcinku Poznaj naszą fundację, a dziś mam przyjemność gościć Kamila Galardę. Witaj, Kamila. Dzień dobry, witam. Kamila w naszej fundacji pełni funkcję dyrektora obszaru sprzedaży. Gdybyś mi mogła na wstępie powiedzieć, jak się zaczęła Twoja przygoda z fundacją? Jak długo pracujesz i jak to wyglądało po kolei? Bo wiem, że nie od początku obecne stanowisko było Twoje. Zgadza się. Ta moja przygoda z fundacją trwa już trochę, bo w lipcu będzie 6 lat, więc spory kawałek życia. I jak ona się kształtowała, to moja droga tutaj. Zaczynałam od stanowiska koordynatora. Następnie z biegiem czasu było to stanowisko menedżerskie. No i bodajże właśnie od jakichś 3 lat jest już to stanowisko dyrektorskie. I jak wyglądają Twoje obowiązki? Jak wygląda praca takiego dyrektora? W znacznej mierze jest to nadal obsługa beneficjentów, sporej grupy beneficjentów, więc tak naprawdę od początku te moje obowiązki w głównej mierze na tym się opierają. Natomiast z czasem właśnie, gdy już następowało też to stanowisko menedżerskie, to pojawiała się pewna grupa koordynatorów, którzy byli w moim zespole. No jakie projekty, które tutaj prezes zarządu powierzał. A jakimi projektami się zajmowałaś? Z tego, co kojarzę, to takim jednym z ważniejszych projektów, którym obecnie akurat zajmuje się Kasia Wołowiec, to był właśnie Smart Business, czyli ta nasza zewnętrzna, księgowość. A takim ostatnim projektem, no dość odpowiedzialnym, długotrwałym, było tworzenie naszego nowego systemu CRM. Czyli troszeczkę duże wyzwanie. Duże wyzwanie, no bo to troszeczkę trzeba było połączyć potrzeby tak naprawdę pracowników fundacji z potrzebami beneficjentów, a to czasami się troszeczkę rozmywa, bo jednak beneficjenci zwracają uwagę na coś innego, pracownicy jednak potrzebują innych udogodnień w tym systemie. A myślę, że cennym doświadczeniem była Twoja pierwsza praca właśnie koordynatora i że teraz możesz z niej czerpać. Jak najbardziej. Tak naprawdę chyba zawsze sercem będę przy tej bazie, tak, i przy tej obsłudze beneficjentów i chyba nadal największą frajdę mi to sprawia. A jakich cech wymaga od Ciebie takie stanowisko? Czy może musiałaś się czegoś nauczyć? Tak naprawdę musiałam się nauczyć wszystkiego. Więc chyba to jest też to, co zawdzięczam najbardziej fundacji, czyli właśnie taką możliwość tego, że od takiego świeżaczka w ogóle dała mi możliwość rozwoju nauki od podstaw, kwestii kadrowych, księgowych. Więc tak naprawdę chyba ta praca wymaga dużo właśnie wiedzy, ale też bardziej może nie wiedzy, tylko chęci pochłaniania tej wiedzy, jak i chęci pracy z drugim człowiekiem. Więc chyba to jest tutaj najistotniejsze. W ogóle Twoje całe stanowisko i opowieść brzmi, jakbyś miała bardzo dużo obowiązków i jakby ten zakres był szeroki i niekończący się, prawda? Ale to tak naprawdę chyba stanowisko każdego koordynatora. Tutaj jest dość obszerne, jeśli chodzi o to, rzeczywiście no, współpracujemy z innymi działami, więc to nie jest tak, że musimy we wszystkim być alfą i omegą. Natomiast tą bazę jednak powinniśmy mieć naprawdę w kwestiach prawnych, księgowych, kadrowych. Więc tutaj nie tylko ja, ale wydaje mi się, że każdy koordynator taką wiedzę posiada z biegiem lat na pewno coraz większą. A gdyby na sekundę już odciąć się od pracy i chcę zapytać, jakie są Twoje zainteresowania? Tak naprawdę w chwili obecnej mogę powiedzieć, że moje zainteresowania niestety nie mogą być realizowane przez obecną sytuację, no bo to jednak była zawsze siłownia, a bardziej fitness, które od lat mi towarzyszy, nawet kiedyś zrobiłam kurs instruktora fitness. Wow. Więc to naprawdę było coś, co sprawiało mi ogromną radość. Zajęcia fitness, szczególnie zajęcia na stepie. Co jeszcze? Salsa też mi bardzo zawsze w życiu towarzyszyła i wszystko, co hiszpańskojęzyczne, podróże po Hiszpanii, więc to też teraz tak niestety nie można. No po części faktycznie niemożliwe, ale też pamiętam, że na stronie internetowej właśnie ten język hiszpański jest zaznaczony. Czy masz taki trochę temperament?
hiszpański? Wiele osób mi mówi, że tak. Jestem dość wybuchowa. W pracy staram się tego nie pokazywać, natomiast tak, to chyba jest taka rzecz, na którą chciałabym popracować, ta moja wybuchowość. A czy Hiszpania i generalnie Hiszpanie chyba są też tacy kojarzeni przez swój entuzjazm. Tak, i to właśnie chyba im tego zazdroszczę i z kolei tego się uczę, tego entuzjazmu, bo z kolei jestem, wydaje się, troszeczkę pesymistką, natomiast ten entuzjazm. Tak. A gdybyś jednym słowem miała opisać pracę w fundacji? Szansa. Chyba bym opisała jako szansa, właśnie z mojej perspektywy szansa na rozwój, na to, że dano mi tą szansę, tak? Pracować tutaj, szansę na awans też dostałam, a z perspektywy naszych startupowców chyba szansę właśnie na rozwój biznesu mają, więc myślę, że to jest dobre słowo. Kamila, dziękuję Ci serdecznie i życzę powodzenia. Również bardzo dziękuję.